Mieszkańcy dzielnicy Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim są zmęczeni ciągłymi hałasami wydobywającymi się z pobliskiego lasu. I tam jest codziennie impreza, praktycznie wieczorem. Ognisko się pali, nikt nie reaguje. Tam, to znaczy w obozowisku stworzonym przez nieznane osoby. Kiedy udaliśmy się we wskazane przez mieszkańców miejsce, naszym oczom ukazał się taki oto widok. Szałas, stare kanapy i mnóstwo śmieci. Wyjście na grzyby czy spacer do lasu w tej części miasta stało się niemożliwe. Ja tam nie podchodzę, bo się obawiam, też, że nie wiadomo co zrobią, jak zobaczą obcego. Z relacji mieszkańców wynika, że wieczorami gromadzą się tu młodzi ludzie, którzy spożywają alkohol i inne używki. Sprawa kilkakrotnie zgłaszana była Straży Miejskiej. Towarzyszyliśmy funkcjonariuszom podczas jednej z interwencji. Jestem sam zszokowany tym widokiem, który tutaj zastałem. No wychodzi, że tutaj jakaś grupa osób się zbiera, odbywają się jakieś libacje alkoholowe i no ten jak gdyby zakątek lasu jest zdewastowany, zaśmiecony i na pewno będziemy tutaj starali się ustalić, kto tu w tym miejscu przebywa. Zakłócanie porządku to jedna kwestia. Druga, której mieszkańcy pobliskich domów boją się najbardziej, to możliwe zapruszenie ognia, a w konsekwencji pożar. Obawiają się między innymi, że, że w, w tym czasie, gdy jest jak gdyby susza, gdy jest sucho, gdy las, las jest wyschnięty, no nastąpi zapłon tego, tego kompleksu leśnego. No i oczywiście tutaj zagrożenie jest realne dla okolicznych budynków. Ta działka to istne wysypisko śmieci. Uprzątnięcie terenu pozostaje jednak po stronie jego właściciela. Musimy po pierwsze ustalić, czy. Czy ją własnością jest ta, ta działka leśna, czy to jest skarbu państwa, czy to jest yy, nadleśnictwo, czy to jest gmina, i w ten czas no, na pewno zwrócimy się do właściciela o uporządkowanie yy, tego terenu. A my w międzyczasie będziemy próbowali tutaj wyłapać te osoby, które yy, przyczyniły się do tego stanu rzeczy, jaki w tej chwili tutaj zastaliśmy, i ewentualnie starać się ukarać, no, a być może i zobowiązać do tego, żeby same to uprzątnęły. Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie wakacyjnym zgłoszeń odnośnie zakłócania ciszy nocnej, porządku i spożywania alkoholu w miejscach publicznych ma wyjątkowo dużo. Te zgłoszenia napływają codziennie w dużych, bym powiedział, ilościach, także niekiedy te patrole nasze jeżdżą z interwencji na interwencję, nie mając możliwości przerwy. Zakłócanie porządku może drogo kosztować nawet 500 zł grzywny, łącznie z finałem w sądzie, a tu kara może być nawet 10 razy wyższa.